Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym nieziemskim filmie na kanale, w którym chciałem tylko i wyłącznie powiedzieć, że zrobiłem 3500 ponad zleceń kupna na naklejkę Vitality. Czy jest to jakoś dużo, czy coś? No, nie powiedziałbym. W sensie jest to taka dosyć zwykła ilość, jednakowo, patrząc na to, że naklejek Vitality nie sprzedaje się 3,5 tysiąca dziennie, to jest to tak, jakby pod tym względem dosyć spora ilość. I to, co jest też ciekawe, to to, że gdyby się te naklejki wszystkie udało kupić, no, to byłby z tego no, dosyć spory zysk, gdyby one kiedyś urosły, chociaż. O kilka groszy, nie? no bo to jest jednak bardzo, bardzo niska cena. Nie sądzę, żeby to miało mieć jakikolwiek wpływ na rynek Steam. No, jednak jest to, bym powiedział, dosyć dziwne przedsięwzięcie, które wzięło się właściwie z dziwnych moich przemyśleń. Dla Gigadronu właściwie wrzuciłem więcej na temat tej inwestycji. Nawet nie wiem, czy to jest inwestycja, tak w sensie więcej szczegółów. Ale tam nie ma nic, co, byście, co by było jakoś odkrywcze, więc nie mówię, żebyście ze względu na ten film to kupowali. Bo się akurat nie opłaca, moim zdaniem. No ale powiedziałem tak, jakby taką większą ideologię, uważam, że możliwe, że to zachwieje. Jakoś tym rynkiem, chociaż nie sądzę, żeby to się miało jakoś wydarzyć. Na pewno może to przenieść jakby miejsce handlu, tego wszystkiego. I właściwie to ta inwestycja nie jest nastawiona na zarobek, tylko na po prostu zrobienie czegoś głupiego na rynku. Bo jak wiecie, ja lubię robić jakby głupie rzeczy, bo one są śmieszne. I wiem, że ten film też jakby sam w sobie jest dosyć dziwny, bo <głos》> ktoś mówi: Człowieku, czy Ciebie nie popierdoliło? Trochę tak, jakby nie będę się krył, że nie, bo mówienie, że nie byłoby co najmniej głupie, nie? No ale to jakby przyznacie, że jest to dosyć śmieszne. I gdybym przez przypadek zawyżył te vitality w ten sposób i z tego nie zarobił, to możecie podziękować jakie tam macie. Czy coś. No, to by było dosyć ciekawe Was oczywiście mówię, żebyście nie kupowali vitality tak jak ja, bo... To nie jest inwestycja ani tutaj nie ma żadnych możliwości takich yy, z różnych miejsc, żeby tutaj był jakikolwiek wzrost. Więc to sobie akurat możecie darować. No tutaj tylko wam pokażę, że rzeczywiście za 6 groszy zrobiłem te zlecenia. No i to tyle. No po prostu wiem, że gdyby mi się zaczęły nagle Vitality pojawiać w ekwipunku, to bym dostał 1000 pytań. Więc odpowiem tak jakby przed czym się pojawią. No. Niech żyje debilizm.